Audioteka Apologetyczna przedstawia. Błogosławiony ksiądz Roman Archutowski. Historia Kościoła Katolickiego w zarysie. Część osiemnasta. Rozszerzenie Kościoła. Nawrócenie sasów i ludów skandynawskich. Spośród wszystkich plemion germańskich sasi najdłużej trwali przy pogaństwie. Liczne próby nawrócenia tego bitnego narodu pozostawały bezowocne. Karol Wielki chwycił się innej taktyki. Sądząc, że tylko wspólność religii utrzyma sasów w uległości, postanowił narzucić im chrystianizm przemocą. Walka rozpoczęta w 772 roku. Trwała trzydzieści lat. Duszą oporu był ich dzielny książę Widukind. To uchodzący przed przeważnymi siłami za granicę, do Normanów, to powracający, by wzniecić nowe powstanie. Karol osiem razy wkraczał do kraju, podbijał go systematycznie, osadzał wszędzie frankońskich hrabiów, burzył pogańskie świątynie, budował kościoły i klasztory. Zmuszał sasów do przyjmowania chrztu i przestrzegania przykazań kościoła. Każde zaś powstanie gnębił surowo, a wracających do pogaństwa tępił okrutnie. W drugim roku kazał ściąć pół tysiąca sasów w Werdun. W końcu widukind, widząc bezcelowość oporu, poddał się i przyjął chrzest wraz z całym narodem. Od tej chwili chrystianizm rozwijał się u nich bez przeszkód. Nawrócenie Sasów utorowało drogę Ewangelii dalej ku północy. Głównym apostołem krajów północnych był święty Ansgary, zakonnik z klasztorów Korwej, Pikardia. Pierwszym terenem jego pracy misjonarskiej była Dania, dokąd przybył w 826 roku na zaproszenie króla Haralda. Ochrzczonego na dworze cesarza Ludwika Pobożnego. Za staraniem świętego Ansgarego powstało pierwsze arcybiskupstwo w Hamburgu. Początkowo chrystianizm czynił tu małe postępy. Dopiero król święty Kanut Wielki zapewnił chrystianizmowi zupełne zwycięstwo. Z Danii chrystianizm dostawał się za sprawą tegoż świętego Ansgarego do Szwecji. Tutaj jego rozwojowi sprzyjał król Olaf III Skotkonung. Konung. Najwięcej zaś do zwycięstwa chrystianizmu przyczynił się król święty Eryk IX. Pierwszą metropolię założono w Uppsali. Nawrócenie Norwegii rozpoczęło się w X wieku za sprawą Hakona Dobrego który za czasów młodzieńczych przyjął chrzest w Anglii. Właściwym zaś apostołem był król Olaf II, 1030 Za jego sprawą zaproszeni z Anglii Niemiec misjonarze dokonali nawrócenia całego narodu. Metropolia powstała w Drondheim. Z Norwegii chrystianizm dostał się na wyspę Islandię. A nawet do Grenlandii, gdzie od połowy XI wieku znane było biskupstwo w Gardar. Niestety w późniejszych czasach, od XIV wieku, ślady chrystianizmu w Grenlandii zaginęły. Również w tym czasie skandynawcy Normanowie, którzy w rozmaitych stronach Europy obrali swe siedziby, ulegli wpływowi chrystianizmu. We Francji osiedli oni nad ujściem sekwany. Na początku X wieku przyjęli chrzest i uznali się wasalami króla francuskiego. Liczne ich szkoły, szczególnie w Bec, stały się ogniskiem oświaty w północnej Francji. W południowych Włoszech Normanowie, przyjąwszy za staraniem papieży chrystianizm, utworzyli w wieku XI osobne księstwo. Papież Mikołaj II zatwierdził je jako lenno papieskie. Nawrócenie ludów słowiańskich. Słowianie tworzyli trzy grupy: południową, zachodnią i wschodnią. Chrześcijańskie ludy zachodu wysyłały do nich misjonarzy. Za ich wpływem dzieło nawrócenia, rozpoczęte w wieku VI wśród Słowian Południowych, w XI wieku objęło całą Słowiańszczyznę. Wśród Słowian południowych mieszkających na Półwyspie Bałkańskim i na brzegach Adriatyku chrystianizm szerzyli misjonarze rzymscy i greccy. Najpierw w wieku VII przyjęli chrzest Chorwaci. Ich misjonarzami byli duchowni rzymscy. Z ich ręki otrzymali Chorwaci Księgi Święte, liturgię rzymską w języku słowiańskim. Obecnie język słowiański w liturgii pozostał jedynie w niektórych kościołach. Trochę później, w wieku 8 przyjęli chrzest Karantowie, Słowieńcy, w Karyntii, Styrii i Krainie. Na Morawach religię chrześcijańską szerzyli początkowo misjonarze niemieccy. Dlatego Rościsław, książę morawski, by uwolnić się od wpływu niemieckiego, prosił cesarza Michała III o wysłanie misjonarzy, znających język słowiański. Wybór padł na dwóch braci. Cyryla i Metodego, którzy wkrótce udali się na Morawy. Tutaj ludność przyjęła ich chętnie. Z pilnością słuchała ich nauk. Korzystała z ewangelii i ksiąg liturgicznych przetłumaczonych na język słowiański. Ta praca religijno-narodowa wrogo usposobiła do nich duchowieństwo niemieckie. By oczyścić się z zarzutów, udali się bracia do Rzymu. Papież Hadrian II przyjął ich życzliwie, pochwalił ich pracę apostolską. Co więcej, na ich prośbę ustanowił osobną prowincję kościelną. W tym czasie Cyryl wstąpił do klasztoru w Rzymie i tam wkrótce umarł w roku 869. Natomiast metody w Rzymie wyświęcony na biskupa udał się z powrotem na Morawy. Przybył tu w licznym orszaku duchownych i wraz z nimi rozwinął pracę misyjną. Teraz też za zgodą papieża począł odprawiać rzymską mszę świętą w języku słowiańskim. Niestety, świętopełk morawski, otaczający się Niemcami, nie poparł go w pracy. Metody przeto opuścił Morawy, udał się do Słoweńców Wschodnich, ale i tutaj naraził się biskupom niemieckim. Także został uwięziony. Po trzyletniej niewoli na żądanie papieża uzyskał wolność, wrócił na Morawy i pracował tam nad utrwaleniem chrystianizmu aż do śmierci. Umarł w Welechradzie i tam został pochowany w 885 roku. Niezgoda wśród synów świętopełka przyczyniła się do osłabienia Królestwa Morawskiego. Podbili je Węgrzy około 906 roku. Z utratą niezależności Morawy straciły także obrządek słowiański. Wśród Czechów obok misjonarzy niemieckich religię chrześcijańską głosili uczniowie świętego Metodego. On sam podczas swego pobytu na dworze Rościsława Morawskiego ochrzcił księcia czeskiego Bożywoja i jego żonę Ludmiłę. Za jego też wpływem Bożywo i zajął się w Czechach sprawą chrystianizmu, który wkrótce tutaj poczynił znaczne postępy. Jedynie na krótki czas odżył poganizm. Podczas tej reakcji wśród wielu innych zginęli król święty Wacław i jego matka święta Ludmiła. Na nowo chrystianizm zaponował tutaj dopiero przy końcu X wieku. Przyczynił się do tego Bolesław I który zwyciężony przez Otona I przyrzekł zaopiekować się kościołem. Syn jego Bolesław II, gorliwy katolik, utrwalił dzieło chrystianizacji kraju, wzniósł wiele kościołów i klasztorów i założył pierwsze biskupstwo w Pradze w 973 roku. Teraz to zaprowadzono w Czechach obrządek i język liturgiczny łaciński. Słowianie północno-zachodni, czyli Wenedzi, to jest obortyci, lutykowie, serbowie, Łużyczanie, przyjęli chrzest z rąk misjonarzy niemieckich. Niestety przyjęcie chrystianizmu dla tych szczepów było przeważnie równoznaczne ze zgermanizowaniem kraju. Wśród Słowian wschodnich, na Rusi, chrystianizm znany był już w IX wieku. Większe zaś postępy poczynił dopiero za czasów księżny Olgi. Która w 955 roku przyjęła chrzest w Kijowie. Właściwym zaś apostołem Rusi był książę Włodzimierz, który w 988 roku przyjął chrzest z rąk miejscowych kapłanów wareskich, prawdopodobnie w obrządku łacińskim, a w Perajesławiu założył pierwsze biskupstwo, później przeniesione do Kijowa. Do utrwalenia wiary przyczynili się zakonnicy, mieszkający pod Kijowem w Pieczarach, nad którymi z czasem wzniesiono klasztor – Pieczerska Ławra. Księgi liturgiczne w języku słowiańskim Ruś otrzymała od Bułgarów. Długi czas Ruś pozostawała w łączności z Rzymem. Co więcej, Izasław, syn Jarosława, ofiarował papieżowi Grzegorzowi VII swe ziemie jako lenno. Dopiero na początku XII wieku, pod wpływem Konstantynopola, nastąpiło oddzielenie kościoła ruskiego od Rzymu, a na Rusi zapanowała schizma. Nawrócenie Węgrów Węgrzy Madziarowie, plemię fińsko-mongolskie, stworzyli swe państwo na gruzach księstwa wielkomorawskiego. Pierwszymi ich apostołami byli święty Piligrem, biskup z Passawy i święty Wojciech. Misjonarzom pomagał książę Gejza, a nawet pozwolił wychować po chrześcijańsku swego syna, świętego Stefana. Wkrótce potem święty Stefan stał się głównym apostołem narodu. Popierał misjonarzy, budował kościoły, zakładał klasztory i szkoły, fundował biskupstwa. Pierwsze powstało w Ostrzychomiu i utworzył dla swego kraju osobną metropolię. Za tę pracę papież Sylwester II przysłał świętemu Stefanowi złotą koronę i nadał mu tytuł króla apostolskiego. Koniec części osiemnastej.